Cześć, witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka zmian, które zaszły w Androidzie 4.3, który mamy tutaj w Samsungu Galaxy Note 3. Generalnie w porównaniu do Samsunga Galaxy S4 z Androidem 4.1.2 no, zmieniło się tyle, że mamy po prostu inaczej posegregowane trochę menu i właściwie to jest diametralnie zmienione. Mamy też inne ikony, tutaj trochę lepiej jakby to wygląda, nie możemy niestety tego przesuwać, tak samo tutaj przesuwać się między poszczególnymi kartami. Ale może zacznijmy sobie od połączeń, bo może to jest, moim zdaniem to jest kolejne jakby usprawnienie tego, co było w Samsungu S4. W Androidzie 4.1.2 w nowym TouchWizie zostały te wszystkie ikony i te wszystkie aplikacje, usługi podzielone na takie zakładki i to już był bardzo dobry krok, że to nie jest wszystko w jednej liście, tylko możemy sobie jakby skrócić trochę tą drogę, wybierając poszczególne właśnie tutaj kategorie. No i tym razem jeszcze bardziej to jest podzielone, bo pojawiło się kilka rzeczy takich jak w połączeniach mamy wszystkie tryby offline, Bluetooth, Wi-Fi, to wiadomo, licznik danych, usługi, wszystkie lokalizacji. No i wszystko to, co możemy jakby właśnie wymieniać między telefonami, czyli NFC, S-Beam, jakby screen mirroring i to nasze połączenia DLNA, czyli udostępnianie treści na innych urządzeniach. W samym urządzeniu oczywiście mamy dźwięk, wyświetlacz, wiele okien, wskaźnik LED i wszystkie inne ustawienia takie jakby najważniejsze. Oczywiście powiadomienia, tapety, dostępność i tryb blokowania. W sterowaniu mamy funkcje głosowe, wszystkie, jakby obsługa rysika, obsługa telefonu jedną ręką. Air Gesture, Air View, więc to również jest polecenie wskazywane, czyli to co Wam pokazywałem w recenzji. Nad czym później się jeszcze skupimy oczywiście. No i wszystkie ruchy związane z telefonem, czyli ruchy dłoni i po prostu ruchy telefonem, czyli obracanie i kontrolowanie go za pomocą żyroskopu. No i na końcu zwiększenie czułości, czyli w rękawiczkach. To też Wam pokażę, że to rzeczywiście działa, bo działało na Samsungu Galaxy S4. I na sam koniec mamy ogólne, czyli po prostu nasze wszystkie konta, synchronizacja, data, godzina, wiadomość alarmowa to też jest bardzo ważna funkcja. Nie wiem, czy widzieliście ją na Samsungu Galaxy S4. Możliwość podłączenia wszystkich akcesorii, więc tutaj tego też sporo jest. Oczywiście menadżer aplikacji, statystyki od baterii, tryb oszczędzania energii, pamięć i informacje o urządzeniu. Więc tak to wygląda. Generalnie jeszcze fajnym rozwiązaniem jest to, że klawiatura wygląda identycznie, tu się nic nie zmieniło. Fakt jest taki, że tutaj nie mamy żadnych więcej opcji. Sama menu jest również bardzo podobne. Nie mamy tutaj kropek, tylko kreski. Wszystko działa na tej samej zasadzie, czyli powiększania, pomniejszania pulpitów. Widżety również. Wszystko tutaj jest. Z aplikacji to Wam też wspominałem w recenzji, że fajne, że jest wszystko posegregowane, czyli mamy aplikacje Samsunga, aplikacje specjalne do Galaxy właśnie przeznaczone, te dodatkowe, które są po prostu płatne, czy tam jakieś mają subskrypcje dodatkowe, bo w Dropboxie dostaliśmy 50 GB. No i te takie wszystkie aplikacje od Google, czyli fajnie, że to jest posegregowane, dzięki temu jak włączamy telefon pierwszy raz, nie mamy zajętego więcej niż jeden pulpit, a nie znowu 5 czy 6, które trzeba przewijać i przewijać. Wszystko to jest fajnie rozwiązane. Na plus tutaj zasługuje znowu po prostu nowa klawiatura, która naprawdę świetnie przewiduje tekst. Mamy oczywiście tutaj kilka rozwiązań, takich jak włączenie tego trybu ciągłego, tak dalej. I będziemy o tym jeszcze wszystkim rozmawiać. Myślę, że to jest temat po prostu na osobny film, bo jest tego sporo tutaj, bo dużo rzeczy jest związanych po prostu z rysikiem dodatkowo i warto to przeanalizować jeszcze raz. Generalnie czy sama jakby zmiany, które się pojawiły tutaj w Samsungu Galaxy Note 3 względem Samsunga Galaxy S4 są na plus? Myślę, że tak, i szczególnie to ułożenie menu. Tutaj dużo więcej ustawień nie ma. Pojawiła się dodatkowo tutaj pomoc, która nie jest pobrana. To jest pewno jakiś taki samouczek typowo dla podstaw jakby Androida, dla początkujących. I myślę, że po prostu jeżeli ktoś będzie miał Androida właśnie z Samsungiem Galaxy Note 3 do czynienia po raz pierwszy, to warto ściągnąć sobie tę pomoc. Ale generalnie, tak jak widzicie, tu wszystko wygląda identycznie. Jeśli chodzi o tapety, to standardowo doszły po prostu trochę innych tapet. Doszły, tu mamy tą, którą widzieliście już na przeciekach wcześniej, taką niebieską. Tu takie kolory
tutaj tapeta dla kawoszy, że tak powiem, troszkę natury, abstrakcja i typowe coś z piórkiem dla właścicieli właśnie Note. Oczywiście mamy też tapety animowane. I tutaj się niestety nic nie zmieniło, właściwie jest bardzo mało, mamy tylko te dwie, nic tutaj nie doszło. Możemy sobie oczywiście to doinstalować, tutaj nie ma problemu. No i jeśli chodzi o samo ekran blokady, to z takich rzeczy, które są jeszcze tutaj ciekawe, to jest to, że efekt odblokowania jakby tutaj telefonu to jest takie rozmazywanie piórem. To, co było mniej więcej w Samsungu Galaxy Note 2 działało z rysikiem. Wtedy, kiedy dotykaliśmy rysikiem. Sprawdźmy natomiast, jak wygląda to w przypadku Samsunga Galaxy Note 3. Czy tu się coś zmieniło? Nie, tutaj to wygląda w ten sam sposób. Tam widzieliście, że w Note 2 mieliśmy taki atrament po prostu. Tutaj widać, że po prostu się rozmazuje to jakby nasze tło. Fajną rzeczą jest to, że jeżeli przyciągniemy sobie palec, tak, to się odblokuje, ale chodziło mi o coś innego dokładnie. Tak sobie odblokujemy, to od razu mamy pogodę. Nie mamy żadnych wydarzeń na dzisiaj i na jutro. Bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że no ja przynajmniej tego wcześniej nie widziałem. Mamy tutaj możliwość oczywiście włączenia jakby w ekranie blokady wielu widżetów, czyli po prostu, że będziemy sobie przesuwać w prawo, w lewo. Mamy ulubione aplikacje albo aparat. Zróbmy sobie aparat. I w ten sposób to wygląda, że teraz po odblokowaniu, nie pokazujmy tego, jak przeciągniemy kartę w dół, to teraz w prawo mam aparat, w lewo możemy sobie dodawać kolejne widżety i tak to właśnie się prezentuje, więc to jest typowe, tak jak było wcześniej. No, coś nam się tutaj włączyło przez przypadek. Nie uruchamiajmy tego, nie. Więc tak jak widzicie, tu mam aparat, tu mamy nasze informacje o systemie, tu możemy dodawać kolejne widżety na ekranie blokady. Wszystko fajnie wygląda. Myślę, że takie pierwsze wrażenie odnośnie tego nowego TouchWiza, który nie zmienił się jakoś tam diametralnie, ale ma kilka nowych rzeczy i jakby nowy sposób segregacji tutaj ikon i aplikacji. Wygląda całkiem nieźle. Mam nadzieję, że Samsung Galaxy S4, Note 2 i Samsung Galaxy S3 też dostaną właśnie tą wersję TouchWiza, liczę na to, no pewno tak będzie i że większość z tych funkcji, które są tutaj jakby czysto systemowe, a nie ze względu na Samsunga Galaxy Note 3, znajdą się w tamtych modelach. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.